not show, better not cry. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Cześć i czołem, albo nie, może inaczej. Witajcie moi kochani, ja jestem Vicky, a to jest kolejny odcinek Q&A. Już drugi, proszę państwa, drugi to już jest coś. Chwila, może sprawdzę, czy się na pewno nagrywa głos. Tak, nagrywa się głos. Nagrywa się głos, wszystko jest git. Ogólnie to miało być szybciej, ale nie powiem, kto wziął mi moją kamerę do Dubaju i teraz muszę nagrywać lustrzanką, której prawie w ogóle nie ogarniam i przykro mi, ale będziecie słyszeć takie... O, dokładnie coś takiego. Ponieważ jest na autofokusie i... Przykro mi. Więc może od razu przejdźmy do pytań, bo po co przedłużać, no. Okej. Okay. Więc pierwsze pytanie jest od Oli. Czy Remek pomaga ci w nagrywaniu, montowaniu i tym podobne? Więc otóż nie, Remi mi nie pomaga przy montowaniu, przy tym wszystkim i w ogóle. Montuję sama, nagrywam sama. I wy coś od razu, że jak, że to nie, to przecież Remi ci to wszystko montuje, bo... To tam takie odgłosy tam, okej. Okay. I że nie, bo to Remi ci wszystko montuje i w ogóle to ja nic nie robię. I otóż nie, ponieważ nie wiem, może te filmiki są, uważacie, że są takie podobne, bo nie wiem, bo jesteśmy rodzeństwem, albo po prostu od kiedy on to zaczął? 5 lat temu? Od 5 lat widzę, jak on to robi i może po prostu podoba mi się, tak się może na nim wzoruje, może nawet nieświadomie, ale no takie, tak no, filmiki są podobne, znaczy podobnie montowane, nie? Więc tak by. Ale Remi oczywiście pomaga mi trochę w inny sposób. Kiedy już zmontuję odcinek, wysyłam pierwszy jemu, żeby mi ogarnął, czy to może tak być, czy coś jest źle, czy mam coś poprawić. No i on mi mówi, co było fajne, co było źle, co mogę poprawić w przyszłości, no i tak to mniej więcej wygląda. Więc nagrywam, montuję sama, potem po prostu czekam na opinię mojego braciszka. Next question. Co mamy? Wiktoria spytała. Skoro Kevin był sam w domu, to kto go nagrywał? Ktoś na pewno. Marta spytała, w jakiej grze chciałbyś raz zagrać w bitwę ze swoim braciszkiem? Więc myślę, że w takiej, w której miałabym choć mało szansę, żeby wygrać. Więc no, to by była taka gra, no. Ola spytała, czy wytrzymujesz w domu z Rezim? Więc wiecie co, to jest, on jest jak brat zwykły, więc nie wiem, czy wy wytrzymujecie ze swoim rodzeństwem. Znaczy, było tak, jakbyśmy mali, kłóciliśmy się cały czas, po prostu nie było dnia, żebyśmy się o coś nie pokłócili. Ale to było coś takiego, wiecie, nie, że rodzeństwo kłóci się. Najlepszy był ubaw, kiedy żeśmy się no, kłócili, ja oczywiście jako młodsza siostrzyczka krzyczałam w niebogłosy, bo Remi mi coś zrobił. A potem oczywiście rodzice się wkurzali na nas, a najlepsze było to, że to na niego się wkurzali, bo przecież on mnie denerwował, jak krzyczałam, więc oni się denerwowali i oni jemu zwracali uwagę. I najlepsze było tak, że jak nie wiem, jedziemy autem, z tyłu krzyczymy i się bawimy i coś tam. Rodzice oczywiście już zaczynają, żurem i co ty tam robisz, uspokójcie się, coś tam. A my oczywiście, niby ja tu krzyczę, nie, a pod nosem się śmiejemy z Remikiem, że rodzice nas uciszają, bo było to na nas zabawne. Nadal to jest, bo teraz też jak Remi mi przeszkadza, to też rodzice mu zwracają uwagę i ja się z niego śmieję, a ten też pod nosem się śmieje, no. Więc ogólnie to wytrzymuję z Remikiem, jak z normalnym bratem. Martyna zapytała, gdybyś miała wybrać jakąś książkę, w której spędziłabyś resztę swojego życia, to jaka byłaby to książka? Mega pytanie, naprawdę... Aż się cieszę, że ktoś takie pytanie zadał, jakieś takie bo uwielbiam czytać książki i teraz, kurde, takie pytanie, w której książce chciałabym spędzić całe resztę swojego życia? To jest takie, kurde, no wam powiem, chciałabym coś wybrać. Okej, okay, więc może... Fokus? Więc może nie wybrałam jednej książki, to znaczy jest to jedna książka, ale jest to seria. Niektóre mi się nie podoba,
Ale mi się w sumie bardzo, bardzo spodobała ta seria, bo to jest tam akcja, coś się dzieje, coś jakoś mnie to tak... Więc generalnie gdybym chciała spędzić resztę życia w jakiejś książce, to myślę, że w tej. Tylko może nie jako jakiś bohater, który umiera na przykład w pierwszej części, albo w drugiej, albo w którejś tam. Bo części jest 7, plus jeszcze 3 dodatkowe potem. Ale ogólnie to myślę, że w tym, ponieważ coś się tu dzieje i to są to nastolatkowie, więc w sumie też tak ciekawie i myślę, że to była książka jutro. Znaczy seria, cała seria jutro, nie? Więc no. Znaczy może też... Są też spokojniejsze książki, ale ja myślę, że wybrałabym tą, ponieważ... Znowu tak do końca życia wieść takie... Spokojne życie to też nie jest takie, coś się też musi dziać. Więc to by było to. No i mamy kolejne pytanie. Patrycja zapytała, czy faworyzowano cię w domu jako najmłodszą w rodzinie? No w sumie, może niekoniecznie zawsze, ale zdarzało się. Bo tak już no. Tak to już jest, że najmłodszy się ma czasem najlepiej, no. Wiktoria zapytała, czy planowałaś kiedyś zamknąć brata w szafie? A może nadal planujesz? Strzeż się, Remi. Mówię ci, strzeż się. Ale nie planowałam nigdy, bo po co? Ale mega pytanie. Olewka zapytała, co uważasz o hejtach w stylu, że cię Remik wybił? XDD, uśmieszek. No więc, wiecie co, to nie są totalnie hejty, ponieważ jest to pewien rodzaj fakt, nie? No, gdyby nie Remi, to nie rozpoznawalibyście mnie tak. No ale mam jednak nadzieję, że jest tak, że subskrybujecie mnie dlatego, że lubicie oglądać mnie, a nie dlatego, że jestem jego siostrą. Więc mam nadzieję, że mnie lubicie chociaż trochę, nie dlatego, że jestem jego siostrą. Kamila zapytała, kim chciałabyś zostać w przyszłości? Więc to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ogólnie to ja nawet nie wiem, na jakie studia chcę iść w ogóle. Ta moja przyszłość to jest taka, co będzie, to będzie, nie? Ale mam nadzieję, że znajdę jakąś pracę, która pozwoli mi podróżować po świecie, ponieważ bardzo lubię podróżować po świecie i fajnie by było znaleźć taką pracę, która mi to umożliwi. No jeśli nie, to fajnie by było znaleźć pracę, która umożliwi mi raz do roku albo dwa razy do roku też gdzieś wybywać, bo niekoniecznie cały rok gdzieś być za granicą, ale też no raz, dwa razy do roku. Fajnie by było gdzieś wyjechać, więc no, to tyle. Martyna zapytała, na jakim jesteś profilu w liceum? Więc jestem na MatGerAng, czyli matematyczno-geograficzno-angielskim profilu i uważam, że jest to bardzo super profil. Może nie jest aż taki wymagający jak matfizy albo biochemy, gdzie trzeba wkuwać. To nie dla mnie. Ja takie wkuwanie to nie aż tak. No a MatGerze mi się bardzo podoba i może nie, no mówię, nie jest tam jakiś taki super poziom, że musisz wkuwać dziennie i nie ma ten. Bo ja w sumie idę tak po najniższej linii oporu, a mam średnią powyżej 4,4 chyba coś, nie wiem, 4,4, 4,3, więc ogólnie nie jest aż tak źle. O, i teraz kolejne pytanie związane z przyszłością. Jagusia zapytała, kim chciałabyś zostać w przyszłości, kiedy byłaś mała? Kiedy byłam mała, to było tyle różnych opcji, że to jest masakra. Ponieważ jak każda nastolatka chciałam zostać piosenkarką, bo czemu nie? Potem kim chciałam zostać? Potem jeszcze w ogóle chodziłam do szkoły muzycznej, tam na fortepianie grałam i ten, ale to już przeszłość. I potem wtedy miałam po prostu pomysł, żeby założyć własną szkołę muzyczną i mieć szkołę muzyczną i uczyć dzieci muzyki, nie? Ale to mi szybko przeszło. Potem kim chciałabym być? Chciałam jeszcze być pływaczką, bo kiedyś też byłam w tej sekcji pływackiej, chodziłam. Więc w ogóle miałam bardzo dużo różnych pomysłów. Bo wiecie, jak jest się małym, no to ma się bardzo, bardzo różne pomysły co do tego, co by się chciało robić w przyszłości. Nie wiem, zostać Supermanem albo astronautą, ale może dużo, dużo z tych marzeń nie wychodzi. Sandra się pyta, miałaś jakieś przezwisko w dzieciństwie?
Otóż nie, nigdy nie miałam żadnego przezwiska i to mi zawsze smutno mi było. Wszyscy, każdy miał jakieś, kurde, jakiekolwiek przezwisko, jakieś tam ten, nie wiem, czy jakieś takie zdrobnienie albo coś. Ale dla mnie zawsze było dobre. Było to zdrobnienie Victoria, to było Vicky, ale to było takie zwykłe Vicky. Vicky co tam, Vicky, Vicky czekaj albo coś. No to jest takie, no, zawsze chciałam mieć przezwisko, ale nie miałam, więc nie miałam. Bartosz zapytał, zagrasz w Minecrafta? Nie. Nie. Michał zapytał, czy lubisz grać w gry? Otóż ogólnie lubię, kiedyś lubiłam grać z Remikiem na komputerze, graliśmy w kompletnie różne gry od takiego dzieciństwa, gdzie graliśmy w Jazz Rabbit, czy coś takiego, no tam takie króliki, takie walnięte, które skakały albo coś, albo też graliśmy w CS-a, graliśmy w bardzo różne gry, albo wyścigi też były fajne. Znaczy wyścigi autami, ale teraz już jakoś, szczerze mówiąc, nie mam za bardzo czasu na granie na komputerze czy na laptopie. Ogólnie to gram na telefonie, jak gdzieś czekam, albo jak jest jakieś zastępstwo i nudna lekcja, albo przerwa i mi się nudzi, albo coś, to gram na telefonie, bo to mi jakoś czasu nie zajmuje, to bardziej żeby sobie zapełnić ten czas wolny, w którym się nudzi, to sobie gram na telefonie. Jakub spytał, czy śpiewałaś kiedyś publicznie w szkole? Lajkujcie, żeby widziała. No więc śpiewałam kiedyś, ale to było jeszcze w podstawówce, to też trochę tam się tak troszeczkę śpiewało, tak trochę. No i w gimnazjum należałam do zespołu muzycznego Koda, więc to było bardzo fajne. I w sumie trochę za tym tęsknię, bo w liceum teraz tego nie ma. I taki, żeby znowu mieć taki zespół, to... Fajnie, bardzo fajnie było. I no, to było jedyne moje styczność śpiewania publicznie. To bardziej z całym zespołem, nie? Nie indywidualnie, bo to tam nie. Beniamin zapytał, co kochasz robić w wolnym czasie? W wolnym czasie uwielbiam czytać książki. I oglądać seriale, i filmy, i ogólnie różne takie no. Ale głównie książki i seriale. I jeść lubię też. To w wolnym czasie, to takie rzeczy. Nikola zapytała, co będziesz robiła w święta? O, więc w święta będę świętowała, święta z rodzicami i rodziną. W święta. No. Jasiek zapytał, ile już jesteś siostrą Reziego? XD. I tak nie przeczyta. XD. Przeczytałam. XD. Jeszcze, czekaj, jeśli pytasz, ile jestem siostrą Reziego, w sensie, że mojego brata, to 17 lat, no bo tyle mam lat. A jeśli pytasz, w sensie, że Rezi, to odkąd on stał się Rezim, więc od 5 lat, tak? To myślę, że mam nadzieję, że cię ta odpowiedź usatysfakcjonowała, no. Następne pytanie. Wiktoria, co byś zrobiła, gdyby ktoś zadzwonił do ciebie i poinformował cię o tym, że ma być apokalipsa i musisz ogłosić to całemu światu w ciągu 2 dni? Więc, jeśli ma to być apokalipsa, że wszyscy giną i nie ma bez wyjątków kompletnie i nie ma w ogóle kompletnego ratunku, że po prostu się nie da uratować, to bym w sumie ma nic nie powiedziała, ponieważ po co siać panikę, jeżeli tak czy siak koniec końców wszyscy zginiemy. Ale jeśli rząd, jeśli ktokolwiek tam, tych pewnie Amerykańcy sobie wymyślili, że oni przeżyją i zrobią sobie na przykład jakieś statki, tak jak w 2012 w filmie, to myślę, że poinformowałam tych ludzi, bo to jest moim zdaniem kompletnie niesprawiedliwe, że składają ofertę tylko tym najbogatszym ludziom i oni sobie mogą przeżyć, bo co oni są? Boże jak, czy co? Więc ja bym wszystkich poinformowała, ponieważ każdy mógłby mieć szansę, żeby się uratować, a nie, że wybrańcy się uratują i sobie przeżyją, i że niby jak, że niby co. No, więc to jest moja odpowiedź. Miłosz spytał, co słychać u Campiego? Campi śpi, ale zaraz wam pokażę i może powie, co u niego słychać.
Gampi. Pytają się, co tam u ciebie. Co? Nie? Nie chcesz odpowiedzieć na pytanie? Co tam? No Gampi! No chodź ty, chodź. No chodź, misiaku. No co? No co? Okej, okay, może Campi ci nie odpowie, co u niego słychać, ale myślę, że w sumie spoko. Ty, ale patrz do kamery tam. Tam jest kamera, tu jest kamera. Halo. Dobra, no nawet się do was do kamery nie popatrzy. Myślę, że u niego spoko wszystko. Tak? Spoko Campi jest? No tak. Więc to byłoby na tyle. To były już wszystkie pytania, które tam wybrałam z waszych pytań. Więc do następnego filmiku, mam nadzieję, że wam się podobało, możecie oczywiście łapkować, możecie wejść na face'a mojego, w sensie, że na fanpage'a, tam na dole macie link, możecie też wejść na Instagrama, na dole też jest link, więc no, do następnego filmiku, pa pa! No ja, inteligentna ja zapomniałam włączyć sobie mikrofonu. Jasne, pogodaj se dziołcha. No więc oczywiście ponarzekałam, że lustrzanka jest za ciężka, więc no dam ją może lepiej na statyw, bo nie, bo tak długo to ja tak nie wytrzymam. Ja, dobry pomysł, no. Więc przejdźmy do sedna, co wam chciałam powiedzieć, ja nie powiedziałam, bo co, bo głosu nie ma. Chciałam wam zadać pytanie, ponieważ jak już wcześniej wspominałam w filmiku, że lubię czytać, bardzo lubię czytać książki, lubię też grać w gry na telefonie. Co byście pomyśleli na to, żeby utworzyć też nowe serie? Ponieważ jak długo czekacie na tę serię, jak to działa, ponieważ nie chcę do was wyjść z czymś takim nie bardzo, więc długo na nie czekacie, więc czemu by nie stworzyć kilku nowych serii? Byłoby więcej filmików, byście byli uradowani. Więc to jest mój pomysł. I co byście o tym myśleli, żeby zrobić jakiś filmik z książkami, na przykład raz na jakiś czas przedstawię wam jakieś fajne książki, które uważam, że są fajne. Albo na przykład coś o grach na telefonie. Dajcie znać w komentarzach, czy takie coś by wam się spodobało. I to w sumie chyba tyle. No, więc teraz już definitywnie trzymajcie się, pa, do następnego filmiku. Merry Christmas, everyone. Dum dum. Du-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru. Może pierwsze znajdźmy pytania, bo bez pytań to nie ma sensu, więc znajdźmy te pytania. Tararara, tarara. Tum, tum. Turururururu. Ale nie wysłałam sobie ich na telefon oczywiście. No co, Campi? No co? No co, misiaku? Co będziesz tak leżał między moimi nogami tu? No zdrówko! No jejku! Bear natural. Bear natural. I'm telling you why Santa Claus is coming to town.